Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry, witam państwa, witam naszego gościa, pani poseł Marta Golbik, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry pani poseł, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze i witam wszystkich państwa. Widzę, że pani poseł uśmiechnięta jak zwykle i dobrze rozumiem, że dodatkowo jeszcze ten uśmiech na pani twarzy budzi fakt, że wyszło słońce zza chmur, do tego wszystkiego spadła nam liczba zakażeń, zachorowań, do tego wszystkiego przyspieszyły szczepienia, a nader wszystko są już wyznaczane terminy, kiedy będzie otwierana gospodarka i będzie wreszcie normalnie. Jest pan ewidentnie optymistą i dobrze, bo tego nam dzisiaj potrzeba, żeby trochę optymizmu mieć w sobie. Naprawdę całe społeczeństwo już po tym okresie zamknięcia, po tym okresie niepewności i wykańczania gospodarki potrzebuje dobrych informacji, więc każda tutaj dobra informacja, nawet taka jak słońce, jest na wagę złota. Zobaczymy, jak to z tymi szczepieniami, bo my już przechodziliśmy różne etapy. Etapy, kiedy nagle bez zapowiedzi otwiera się możliwość szczepienia dla 40-latków, ale też etapy, kiedy osoby, które tak jak wcześniej było zapowiadane ze względu na choroby przewlekłe, myślały, że będą mogły się zaszczepić, a w ostatniej chwili, na przykład w przypadku astmatyków, czy innych chorób poważniejszych, w ostatniej chwili te osoby były wykluczane z kolejki, więc ja tutaj również mam nadzieję i mam w sobie dużo optymizmu, aczkolwiek trzeba jednak zachować trochę ostrożności. No i ostrożności przede wszystkim państwu życzę, dopóki większość z nas się nie zaszczepi, bo jednak zagrożenie cały czas jest i to bardzo spore. Mamy trzecią najpoważniejszą fale pandemii i niestety żyjemy w takich okolicznościach, że co chwilę wokół nas słyszymy o kolejnych osobach bardzo ciężko chorych, jak również o osobach, które zmarły. To wszystko nie napawa optymizmem. Pani poseł, ja wiem, że pani czeka świadomie czy też podświadomie, być może nieświadomie, na pytanie, które jest dla Platformy Obywatelskiej, dodam od razu, nie pani, bo pani w 2010 roku w polityce nie było, w tej dużej, w 11 również. Mam taką propozycję, żeby pani się czuła komfortowo, to może pani sobie sama je zada. Pytania z okresu rządów Platformy Obywatelskiej no można zadać bardzo wiele. Nie, ale to nie chodzi, wie pani, o pytania w stylu proszę wymienić sukcesy, jakie ma pan na swoim koncie i Platforma. Pytanie do Grzegorza Schetyny. Nie, chodzi dokładnie o wczorajszy materiał Ewy Stankiewicz, Stan zagrożenia. Notabene materiał, film dokumentalny, który będzie dzisiaj wyemitowany ponownie w TVP Info po godzinie 20:10 po gościu wiadomości. Oglądała go pani w ogóle, czy nie? No, miałam nadzieję, ja wiem, o czym pan mówi, bo widziałam niestety materiały telewizji publicznej i miałam nadzieję, że akurat pan takich pytań nie będzie zadawał. No dlatego sugeruję, żeby pani sobie sama zadała to pytanie, żeby nie było, że ma pani do mnie żalcze pretensje. Jestem daleki od tego. Nie będę ułatwiała panu tego zadania. Co więcej, mam o panu za dobrą opinię, żeby podejrzewać, że będzie chciał pan rozmawiać o takich sprawach, bo materiały telewizji publicznej, które widziałam, są straszne. To znaczy są... ja nawet nie potrafię znaleźć na to dobrego słowa, chociaż próbuję i oglądałam. To pokazywanie tragedii w takim kontekście i robienie wrogów wewnętrznych z ludzi, którzy w tych najtrudniejszych momentach musieli uczestniczyć w tym, co się zdarzyło po katastrofie. Już pomijając aspekt, ale chyba tutaj kluczowy, tego, że reakcje ludzi po traumie, po tragedii, a wtedy przypominam, bardzo wiele osób przeżyło traumę, również osób, które uczestniczyły w tym, co działo się po katastrofie, są bardzo różne. Więc naprawdę nie chciałam bardzo mocnych słów używać, nie chciałabym tego komentować, wolałabym wierzyć w to, że ktoś, kto wypuszcza takie materiały,
szczujące jednych nie, na drugich. Nie, pani poseł, to nie jest materiał szczujący w żaden sposób. Umówmy się, że zostały przedstawione fakty, do których można się odnosić. Można się odnosić w różny sposób, można komentować po swojemu, można różne rzeczy powiedzieć. Można na przykład powiedzieć, nie podoba mi się warsztat osoby, która dokument przygotowała, chociaż warsztatowo tam się za bardzo do czego przyczepić nie ma. Nie chciałbym też sprowadzić naszej rozmowy tylko i wyłącznie do faktu zdjęć, bo tak jakimś dziwnym trafem wszystko zostało sprowadzone do tych zdjęć. Nie wiedzieć dlaczego. Tym bardziej, że w tym dokumencie pojawiają się konkretne tezy i konkretne oskarżenia. Nie mówmy o zdjęciach. Zostawmy zdjęcia z boku. Nie zajmujemy się tymi zdjęciami, bo ja rozumiem, że tutaj największy problem dzisiaj jest, co jest na tych zdjęciach i czy one powinny być, czy one nie powinny być. Moim zdaniem nie powinno ich być i zakładam się też o wszystko, co mam z panią poseł, że też pani będąc w prosektorium nie robiłaby sobie zdjęcia, no. A widzi pan, bo to jest pytanie, skąd one się wzięły w ogóle. Nie, pani poseł, nie idźmy sobą i przyjaciółmi, nie stawiajmy pytań, kto nagrywał, bo to, co zostało nagrane, zostało powiedziane. Nie przyjmujmy takiej narracji. Ale widzi pani, to jest właśnie taka, przepraszam pani poseł, to jest też szacunek do pani, ale też pani uległa pewnej narracji szczucia zafundowanej przez Donalda Tuska. Donald Tusk na Twitterze, pani poseł, pisze tak. Kiedy Ewa Kopacz pomagała rodzinom ofiar w najtrudniejszych sytuacjach, PiS z bezpiecznego ukrycia organizował akcję narodowego szczucia i tak jest do dziś. I widzi pani, ja mam żal tylko jedną rzecz, bo przez tych 10 lat, a właściwie 11, rozmawiałem z wieloma ludźmi. I ze strony rządowej po roku 2010. I ze strony rodzin, które później zostały podzielone na tych, którzy chcieli ekshumacji i na tych, którzy nie chcieli ekshumacji. Rozmawiałem z politykami wszystkich opcji przez tych 11 lat. I powiem szczerze, brakuje mi tylko jednej rzeczy. Słowa przepraszam. Przepraszam, pomyliłam się, zostałam wprowadzona w błąd, nie wiedziałam. Najprostsze słowo przepraszam, a nie brnięcie i próba udowadniania, że ktoś szczuje. Bo to jest mniej więcej tak. Pani teraz przedstawi prawdę, a ktoś złośliwy powie, że pani szczuje. Albo rozmawiamy, albo ja się za chwilę wyłączę. Nie, pani poseł, proszę mnie nie szantażować, bo to chyba nie tędy droga. Ja nie szantażuję. Ja mówię, że mam wrażenie, że pan rozmawia sam ze sobą od dłuższego czasu. Chciałem pani pomóc w pewien sposób. Nie wiem, czy pomogłem, czy zaszkodziłem. Pani teraz sama wybiera drogę. Próbowałam odpowiedzieć na pana pytanie, ponieważ pan powiedział, czy pan by sobie robił zdjęcie w takim miejscu. Więc ja odpowiedziałam tylko krótko. Ja nie wiem, kto to zdjęcie robił, więc sugerowanie przez pana, że ktoś konkretny robił te zdjęcia, tudzież osoba, która na nich jest, jest moim zdaniem nie na miejscu, bo te zdjęcia pojawiają się nagle i nie wiadomo przez kogo zrobione, więc ja tylko tyle panu odpowiedziałam. Natomiast nie podoba mi się to, że konsekwentnie od lat Prawo i Sprawiedliwość podsyca nastroje związane z katastrofą smoleńską. Dla mnie ten temat powinien być objęty takim wyjątkowym szacunkiem i godnością, której niestety, i to jest najdziwniejsze, której nie zapewnia tej sytuacji, tej katastrofie, tej tragedii nas wszystkich, nie zapewnia Prawo i Sprawiedliwość. Antoni Macierewicz, to jest przedziwne. I pani poseł, pani szczuje w tej chwili. Pani szczuje, tak, ewidentnie tak. Bo jeżeli ktoś ma... Ale ja już pani powiem dlaczego. To jest takie obiektywne. Nawet nie subiektywne, ale obiektywne. Państwo się między sobą naparzają i się dzielicie na PiS, na PO. Powiem szczerze, ludzie są już chyba tym serdecznie zmęczeni i ludzie chcieliby wiedzieć, jaka jest prawda. Tak dla świętego spokoju. Ja wiem, że są tacy, którzy powiedzą ciszej nad tą trumną. Nie wracajmy do tematu. Temat został załatwiony. Ale temat nie został załatwiony, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości. Pani poseł. Co nie zostało załatwione? Jeżeli była komisja, która zbadała przyczyny katastrofy lotniczej, która wydała raport z punktu widzenia katastrofy lotniczej krok po kroku, co się wydarzyło. Znaczy, ja jestem ciekawa, co nie zostało załatwione, tak jak pan twierdzi, ponieważ daleko mi jest do tego, o czym pan mówi, do dzielenia Polaków i dzielenia się na dwa obozy. Nie mam tego i wydaje mi się, nigdy nie miałam takiego celu. Natomiast akurat w przypadku katastrofy smoleńskiej nie podoba mi się to, że
w jakiś, no nie chcę też używać jakichś mocnych słów, ale odbiera się spokój również rodzinom poprzez wypuszczenie takich materiałów jak ten, o którym pan mówi. Dlatego, czy pani go obejrzała? No, ja się tylko upewnię, czy pani ten dokument obejrzała? Na szczęście nie obejrzałam. No, ale to trudno jest w takim razie, przepraszam, zabierać głos w sprawie, o której się nic nie wie. Widziałam fragmenty tego filmu. A fragmenty to za mało. Jego trzeba obejrzeć w całości. To zróbmy tak. Ja panią poproszę, żeby pani spokojnie, z dystansem obejrzała ten materiał. Umówmy się na kolejną rozmowę. Emocje trochę opadną. Nie będziemy żyli jakimiś zdjęciami z prosektorium, bo nie w tym rzecz. Skupmy się na tezach, które tam są postawione. Skupmy się na dowodach, które są przedstawione chociażby przez prokuraturę, na zeznaniach świadków chociażby. Skupmy się na tych konkretach i wtedy to będzie rozmowa merytoryczna. To umówmy się w takim razie tak, że jesteśmy umówieni na kolejną rozmowę. Ja obejrzę ten materiał, a pan redaktor zapozna się z raportem komisji. Millera znam, pani poseł, niemalże na pamięć. To ja pani nawet pomogę. Jest taki cytat z Jerzego Millera, który był uprzejmy powiedzieć, że nasz raport musi się zgadzać z raportem Anodiny, bo w przeciwnym razie dojdzie do wojny. No takie są rzeczy, pani poseł. To wszystko już było. Znaczy ja nie wierzę w to, że pan redaktor jest osobą, która twierdzi, że doszło do wybuchu. A widzi pani, ale ja tego nie powiedziałem i celowo ja unikam oceny, jestem daleki od tego. Chciałbym tylko, żeby politycy podchodzili do wszelkich możliwości, które się jawią w sposób uczciwy. Ja pani powiem szczerze, wie pani, jakiego ja pytania się boję najbardziej? Słucham. Co by było, a właściwie co będzie, jeżeli się okaże, że rzeczywiście na pokładzie tej maszyny doszło do wybuchów? Ale to nie okaże się, ponieważ komisja zbadała wszystkie okoliczności katastrofy smoleńskiej, więc no nie okaże się. Więc pytanie, samo w ogóle zadawanie takich pytań, panie redaktorze, przy pełnym raporcie, bardzo rzetelnym, jak słucham specjalistów właśnie od katastrof lotniczych, mówią, że mało która katastrofa lotnicza została tak rzetelnie zbadana. To ja powiem na koniec i to będzie ponury żart. Który wrak maszyny, która rozbija się na terytorium obcego państwa, zostaje myty drobiazgowo kilka razy i mało który wrak znajduje się tak rozczłonkowany jak ten nasz. No, to są takie fakty, które no niestety gdzieś tam jednak z tyłu głowy zostają i rodzą się od razu pytania dlaczego, na co i po co. Pani poseł, Moje pytania były uzasadnione. Rozumiem, że pan redaktor nie wyklucza wybuchów, nie wyklucza. Pani poseł, ja niczego nie mogę wykluczać, bo wtedy nie mógłbym stawiać pytań. A proszę zauważyć, że ja tych pytań nie stawiam. Natomiast mam poważne wątpliwości, jeżeli pani do tego zmierza, czy raport Komisji Millera jest raportem rzetelnym. To rzeczywiście takie wątpliwości mam. Ale to jeżeli zna pan ten raport, jeżeli wie pan, ilu specjalistów nad tym pracowało, to dla mnie jest przedziwną, znaczy to jest trochę tak jak zawierzenie nauce w to, że szczepionki działają i antyszczepionkowcy, którzy nie wierzą, bo nie wierzą. A wie pani, że tradycyjnie, pani poseł, i tak moglibyśmy godzinami rozmawiać, a ale prawda zawsze gdzieś tam jest pośrodku. Jesteśmy umówieni, pani ogląda ten dokument i o tym dokumencie w tym tygodniu rozmawiamy jeszcze? Możemy w tym tygodniu, no to jesteśmy ale umówieni. Umawiamy się obustronnie. Jesteśmy umówieni. Marta Golbik, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia.